Jakub Chełstowski pozostaje na stanowisku marszałka województwa śląskiego. Próba odwołania go przez Prawo i Sprawiedliwość nie przyniosła skutku, bo radni Platformy Obywatelskiej stanęli za nim murem. Za odwołaniem marszałka zagłosowało 18 osób, przeciw 24. I jaką sytuację mamy dzisiaj? Pan marszałek w tej chwili jest na smyczy, żeby nie powiedzieć na postronku Platformy Obywatelskiej, ponieważ nie rządzi już w sposób rzeczywisty w województwie śląskim, a wykonuje wszystkie polecenia. Pytanie do Platformy, pytanie do Stowarzyszenia Tak dla Polski. Czy oni nie zadali sobie takiego pytania, dlaczego marszałek Chełstowski przeszedł na ich stronę? Czy być może u nich właśnie szukał schronienia i szukał odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości? Dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dzisiaj ten wniosek nasz został po prostu skrócony. Mam nadzieję, że dzisiaj to Platforma Obywatelska i Tak dla Polski bierze pełną odpowiedzialność za Jakuba Chełstowskiego. Myślę, że dzięki temu ten okres czy próba destabilizacji przez Prawo i Sprawiedliwość i przychylne im media na Śląsku już się zakończyło. Jestem o tym przekonany, że dużo nowych, dobrych chwil przed województwem. Mam nadzieję, że w tym najbliższym czasie uda nam się przeprowadzić jeszcze ważniejsze uchwały niż te, które były dotychczas, a tu chodzi o środki unijne. Środki unijne, którymi dysponujemy, są one największe w historii, samorządy czekają na te pieniądze. Aby odwołać marszałka, potrzebne było 3/5 głosów radnych za. Po głosowaniu radni Prawa i Sprawiedliwości w ramach protestu postanowili opuścić salę Sejmu Śląskiego. 11 tysięcy uczestników, przedstawiciele kilkunastu krajów Europy i świata, prelegenci w postaci ekspertów z różnych dziedzin gospodarki, a to wszystko w jednym miejscu w ciągu 3 dni. Ruszyła 15. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, a tegoroczna debata ma poruszać problemy zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości z perspektywy europejskiej. Do najważniejszych należy transformacja gospodarki, w tym sektora energetyki. Której kwestia cen, dostępności i uniezależnienia się od importu paliw, surowców nabrały teraz szczególnej wagi. Dwa różne nurty naszej debaty tworzą trendy transformacji tej zielonej, ukierunkowanej na zrównoważoną i odpowiedzialną wobec przyszłości gospodarkę oraz tę cyfrową, z którą wiążą się szanse, ale też olbrzymie ryzyka. Nie mogło w naszym programie zabraknąć wątku wojny w Ukrainie. Województwo śląskie, jak podkreślano podczas otwarcia tegorocznego kongresu, jest jednym z najprężniej rozwijających się, przekształcających rynków gospodarczych w Europie. A to za sprawą m.in. konkurencyjności, która z perspektywy regionów, a dalej miast, jest zjawiskiem dobrym, gdyż staje się motorem napędowym tego rozwoju. Przykładem dobrej konkurencyjności może być utworzona jedyna w Polsce górnośląsko-zagłębiowska metropolia. Dzięki tej ustawie o Związku Metropolitalnej, jedynej takiej w Polsce, do dzisiaj mówi się o eksperymencie, dostaliśmy możliwość zintegrowania transportu publicznego, aby to miało miejsce w jednym mieście, a nie w 41 miastach i gminach. Wspólna taryfa, wspólne połączenia, nowe połączenia autobusowe, kolejowe, inwestycje w transport. Zostało to pozytywnie ocenione przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz ewaluacji zamówionej przez Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Europejski Kongres Gospodarczy to czas i okazja nie tylko do debaty, ale nawiązywania skutecznych i dobrych relacji z partnerami zarówno z Europy, ale i spoza jej granic. Jak podkreślały władze województwa, podstawą do budowania dobrych relacji i siłą sprawczą są skutecznie działające regiony i miasta. Myślę, że ostatnie lata pokazały, że i przy kryzysie covidowym, przy kryzysie energetycznym, to samorządy stały na tej pierwszej linii działalności, wsparcia dla naszych mieszkańców. Rozwiązywaliśmy te problemy wspólnie. To jest bardzo ważny komponent, ponieważ wiele mówi się o centralizacji. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Uważam, że decentralizacja to jest duża skuteczność. I tą drogą skuteczności pokazaliśmy przez ostatnie lata, że potrafimy iść. Europejski Kongres Gospodarczy potrwa do 26 kwietnia. Węgiel nadal będzie stanowił podstawę polskiej energetyki. To główny wniosek z dzisiejszego spotkania parlamentarnego zespołu do spraw województwa śląskiego. Głównym jego tematem były prace nad nowymi unijnymi regulacjami, czyli tzw. rozporządzenie metanowe. Od 2027 roku wprowadzałoby ono normę 5 ton emisji do atmosfery metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Podczas gdy polskie kopalnie emitują więcej, zostałyby więc obłożone wysokimi karami. Posłowie zaproponowali dziś w Katowicach łagodniejsze rozwiązanie, czyli zastąpienie kar opłatami ustalonymi przez państwa członkowskie,
które miałyby być kierowane przez budżet państwa do spółek węglowych na inwestycje w ograniczenie emisji metanu. To najważniejszy zapis, który zmienia w ogóle charakter tego rozporządzenia, nie jest destrukcyjny, tylko właśnie jest prorozwojowy, proekologiczny, który wskazuje odpowiedni kierunek. I nam właśnie o takie zapisy, o takie rozporządzenia w Unii Europejskiej chodzi, aby one nie zabijały po pierwsze gospodarki takiego kraju jak Polska. Pomimo dużych inwestycji w odnawialne źródła energii, według rządu wejście w życie przepisów w obecnym kształcie oznaczałoby śmiertelne zagrożenie dla górnictwa węgla kamiennego na Śląsku. To w dalszym ciągu 70% energii w Polsce jest wytwarzane z węgla i tak jeszcze, szanowni państwo, długo pozostanie. Czy to się komuś podoba, czy nie. Takie są realia, w takich realiach żyjemy. Inwestycje wymagają nie tylko wielkich pieniędzy, ale wymagają również czasu. Do czasu realizacji tych inwestycji węgiel będzie stanowił podstawę polskiej energetyki. W Katowicach trwa 15. Europejski Kongres Gospodarczy, podczas którego odbył się panel dotyczący transformacji sektora energii. Polska, podobnie jak Norwegia czy Wielka Brytania, stoi przed radykalnymi transformacjami, które mają spowodować, że zamiast używać paliwa kopalne, będziemy produkować zeroemisyjną energię. Wielka Brytania była prekursorem. I dzięki temu, że zastąpiła pracę ludzi pracą maszyn napędzanych węglem, wygrała wyścig o globalną dominację dzięki tej taniej energii z węgla. Kontrowersyjna dyrektywa metanowa będzie głosowana w Parlamencie Europejskim na początku maja. To nie pastwisko ani mini zoo. Boisko w Gliwicach, które od lat było nieużywane, w końcu zacznie ponownie służyć. Jak widać, prace są w toku, a ekipa zajmująca się zielenią przerwy sobie nie robi. To najbardziej popularny sposób, a to ekologiczna alternatywa. Owce kameruńskie mają duży apetyt. W pierwszym momencie mieszkańcy byli ich obecnością mocno zaskoczeni. Policja przyjechała o 2 w nocy, że tutaj jakieś wilki, jakieś zwierzaki tutaj się wałęsają na boisku. Na Sikorniku to już nowa atrakcja. Są też osoby, które chwalą taką naturalną metodę renowacji boiska. Nie ma kto kosić, to barany puścili. Zaczynałem od 2 sztuk owiec, dzisiaj mam ponad 150, także... Jakby tak te wszystkie owce tutaj wpuścić 150 sztuk? To jeden dzień i jest opanowane. Nie chodzi tylko o koszenie, bo nawożenie też jest ważne. Im większy apetyt, tym lepiej, bo plany dotyczące tego obiektu są ambitne. Akademia Piłkarska Brazil ma doświadczenie, bo z pomocą sponsorów już jedno takie miejsce przywróciła do życia. W 2021 roku przejęliśmy boisko w Czekanowie. W COVID-zie ciężko było, trudno było, ale udało nam się tam stworzyć bazę taką naszą już sportową, gdzie też jest na obecną chwilę 70 dzieci. Niebawem mają się tu odbywać treningi i mecze, ale ważne, że poza tym boisko ma być ogólnodostępne. Wiemy, że będą piłki, wiemy, że będą koszulki, puchary i to będzie się działo. Tu, tak jak powiedział ktoś, że będą może kontenery stałe, gdzie dzieci mogą, że się sami będą mogli przebierać. Także ja wierzę w to. Niewykluczone, że owce zostaną tu na stałe i będą oglądały rywalizację młodych piłkarzy. Kto wie, być może na ich oczach narodzi się talent na miarę Lewandowskiego. Ślepe ulice przestaną być ślepe. W Katowicach szykuje się kilka drogowych inwestycji. Dzisiaj podpisano umowy na budowę dróg za prawie 150 milionów złotych. Wśród nich połączenie ulicy Mickiewicza z Grundmana nad Drawą. Widzimy, co się w obszarze miasta, gdzie te inwestycje mają być realizowane, dzieje w tej chwili. Ja tylko przypomnę takie chociażby hasła jak pierwsza dzielnica, strefa kultury, Kawatina. To są nazwy, które wiele nam mówią i można sobie wyobrazić, co będzie się, jeżeli chodzi o układ drogowy, z tym wiązało. Miasto przygotowuje się na jeszcze większy ruch w rejonie już zrealizowanych lub trwających inwestycji mieszkaniowych i biurowych. Zanim drogi powstaną, kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami.
te realizowane w centrum miasta mają szczególną specyfikę, bo tu jest największe obciążenie ruchem, więc na te będziemy, można powiedzieć, tak z maleńkim wykrzyknikiem więcej zwracać uwagi, ale każde jest tak samo ważne. Wszędzie mamy mieszkańców, którzy podróżują tymi ulicami. One częściowo będą musiały być na pewno włączone z ruchu, ale będziemy się starali tak to organizować, aby jak najmniejszym obciążeniem dla mieszkańców te inwestycje przebiegały. Drugą najważniejszą z tych 6 inwestycji jest dokończenie układu drogowego w rejonie strefy kultury. Cały czas powstają tu nowe mieszkania. Kontynuacją ulicy Dobrowolskiego i jej połączeniem z ulicą Katowicką zajmie się ta sama firma, która realizowała tu inwestycję drogową 10 lat temu. Zmieniliśmy tą przestrzeń miejską zupełnie, tak? Przypomnę Państwu, że to był teren kopalni Katowice, bardzo przeobrażony przemysłowo. Zrobiliśmy tam bardzo dużo rozbiórek, wyburzyliśmy też starą halę, kotłownię w zasadzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dużo infrastruktury też przebudowaliśmy podziemnej. Dlatego realizacja drugiego etapu układu drogowego przy strefie kultury powinna teraz pójść sprawnie. Na budowę wszystkich nowych odcinków dróg wykonawca będzie miał 16 miesięcy. Prace mają ruszyć już w maju.